Cześć. Czy podróżowanie solo stało się ekonomicznie dyskryminowane? Wydaje się, że tak. Wracamy do starych nawyków po covidowych, bo coraz częściej można spotkać praktykę, chyba głównie w Europie, gdzie nie są obsługiwane osoby, które przychodzą pojedynczo. Napisała o tym po raz kolejny kolejna użytkowniczka. Tym razem padła na użytkowniczkę Tritsa. Napisała ona tak. Zapraszam na komentarz. Jestem na wyspie samos w Grecji. Już dwie restauracje odmówiły mi stolika, bo jestem sama. Nie mówią tego bezpośrednio, ale domyślam się, że chodzi o to skoro pytam czy mają wolny stolik dla jednej osoby w najbliższych dniach i nawet nie odpisują do jednej podeszłam i odpowiedź znowu negatywna zaraz po mnie podchodzi para i dostaje stolik bez rezerwacji kiedy nareszcie znalazłam knajpkę w której dzisiaj jadłam powiedzieli mi, że niestety to nowy trend na wyspie, przykre czy nowy? nie taki do końca nowy, ale był on Długo wstrzymany w okresie Covidu. Wiadomo, restauracje wtedy potrzebowały każdych pieniędzy, więc każdy był mile widziany. Niestety, czasy się zmieniły, ekonomia ruszyła, skopyta turystyka ruszyła i powrócono do starych nawyków. Ja doskonale rozumiem, że to są prywatne firmy, w których to my mamy możliwość jako klienci wybrać lub nie. I nie musimy się godzić na regulamin czy zasady danej restauracji, niemniej jest to bardzo niekulturalne, kiedy postrzega się przez pryzmat wyłącznie zysku, to w jaki sposób będziemy obsługiwać naszych klientów. I jasne, jest to legalne. Czy jest fajne? Na pewno nie. Myślę, że fajnym trendem może byłoby, gdyby te restauracje, by nie marnować tych małych stolików, które są przeznaczone na dwóch lub czterech osób i nie chcą marnować w jakiś sposób tego potencjału zysku, stworzyły po prostu stoliki jednoosobowe. To się sprawdza w wielu restauracjach i to też trochę zależy od naszego podejścia jako klientów, bo ja często spotykam się z tym, że jest stolik cztero lub osobowy i siada do niego jedna osoba, gdzie naprawdę tych stolików jednoosobowych w restauracji czy w barze jest pełno i niestety my też jako klienci wybieramy sobie to miejsca, które nie powinniśmy zajmować, tak? No bo duże stoliki powinny być zajmowane przez większe grupy i ktoś zaraz się może odezwać, że przecież ma prawo do wyboru stolika, jakim, jakiego chce, usiąść tam, gdzie mu się podoba, bo dobrze, stolik będzie miał ładniejszy widok itd., dalej. I tak i nie, bo jeżeli będziemy walczyć my jako podróżnicy z gastronomią, to prędzej czy później skończy się to dla którejś grupy źle. I przecież znane są schematy, że w wielu restauracjach jest wielka kartka. Prosimy oczekiwać na, 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 na osobę, która podejdzie i powie, do którego stolika możemy usiąść. I wtedy nie ma chyba jakiegoś większego lamentu. Ja się przynajmniej nie spotkałem z tym, stojąc w kolejce, że ktoś powiedział: Nie, nie, tego stolika nie chcę, bo. bo, bo, bo bo mi się nie podoba, a jeżeli się nie podoba, no to wtedy dostaję propozycję dobrze, to proszę poczekać na inny stolik i tak dalej, i tak dalej. I wtedy musi oczekiwać nie, na przykład 10-15 minut, tylko nie wiem, godzinę. Jeżeli taka opcja się komuś nie spodoba, może opuścić lokal. Prawda? Prawda. I ja się tutaj jakby 100% zgadzam z, 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 z restauratorami, że to powinno być w sposób logiczny ułożone tak, żeby wyciągnąć jak najwięcej zysku, obsłużyć jak najwięcej klientów. Wszyscy są zadowoleni. Ale czy takie jawne dyskryminowanie, nieobsługiwanie zupełnie osób, które przychodzą w pojedynkę jest ok? Myślę, że to jest przegięcie w drugą stronę. I takie lokale po prostu powinniśmy omijać szerokim łukiem. Mało tego, jeżeli kiedykolwiek powstanie jakaś lista nieobsługujących solo podróżników, lub w drugą stronę powstanie lista, która jest pro solo podróżnicy, to na pewno będzie fajnie z niej skorzystać i ja będę na pewno z niej korzystać. Pytanie do restauratorów, barmanów. Kelnerów. Jak wy na to patrzycie? No i pytanie do podróżników, oczywiście. Jak wy postrzegacie takie zachowania restauracji? Dajcie znać w komentarzu.